Matka naszej Polski, Matka Polska Częstochowska, Królowa Polski, Magna Domina Hungarorum, Królowa Karmelitek i wszyscy święci zanieście Panu nasze podziękowania. A teraz, drodzy bracia, rozpocznijmy naszą mszę z tą świadomością, że nie tylko my, którzy jesteśmy tu na ziemi, ale i ci, co są już w niebie chwalą naszego Pana Boga. Pozdrawiam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że razem grzeszymy myślą o wszystkim zanim. Moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Matkę zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Matki, bracia i siostry, pomodlimy za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
Tobie bez zakon karmelitański, zaszczytnym tytule na świecie, rodzicielki Twojego Syna Marii, zawsze dziewicy, praw łaskawie, abyśmy oddając jej cieści i umoczeni wiery, pieśni radości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Proroka Jeremiasza. Według Jeremia słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła. Donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może da się zjeść, tak żeby zwyciężymy. Ale Pan jest krzywdny, jako potężny mąż. Dlatego mój prześladowcy wstaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, pokryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępu, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na lęki i serce. Zrób, bym zobaczył Twoją mocę na mnie. Tobie pomóż, powierzyłem Twoją sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Panu. Uratował bowiem życie w powietrzu, z ręki złoczeń. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą Cię. Thank you.